Europa, dwudziestolecie międzywojenne. Minęła dekada od zakończenia Wielkiej Wojny, światowego, długotrwałego i okupionego milionami żyć konfliktu, który miał być wojną, która zakończy wszystkie wojny. W rzeczywistości Europejczycy pogrążają się w coraz większym poczuciu niesprawiedliwości. Dodatkowo, na początku lat 30. docierają do Europy pierwsze skutki wielkiego kryzysu. Rośnie popularność komunizmu i faszyzmu. Hiszpania zmierza w stronę wojny domowej. We Włoszech od 1922 roku rządy sprawują faszyści, którym przewodzi Benito Mussolini. La forza delle nostre armi è indubbiamente grande. Francja i Wielka Brytania są zwycięzcami Wielkiej Wojny tylko z nazwy. Ogromne straty gospodarcze, ludzkie i finansowe po I wojnie światowej oraz skutki wielkiego kryzysu powodują, że Londyn i Paryż nie są już w stanie tak mocno oddziaływać na świat. Większa część Europy odsuwa na bok demokratyczne idee. Republika Weimarska. Demokratyczne państwo niemieckie powstałe po przegranej I wojnie światowej, choć niewątpliwie było osłabione, dążyło do odzyskania statusu mocarstwa. Na mocy traktatu wersalskiego, oprócz utraty części terytorium, Niemcy były zobowiązane do wypłaty ogromnego odszkodowania państwom Ententy, a także do ograniczenia liczebności swojej armii. Niemieckie siły zbrojne miały być też pozbawione m.in. sprzętu pancernego. Niezależnie od skali problemów wewnętrznych, niemieccy decydenci prowadzili wrogą politykę zagraniczną względem państw takich jak odrodzona Rzeczypospolita. Okazywali to, próbując alienować Polskę gospodarczo i handlowo, czego przykładem była chociażby wojna celna. W gruncie rzeczy Niemcy nigdy nie pogodzili się z wynikiem I wojny światowej. Republika Weimarska z jednej strony chciała uchodzić za najbardziej poszkodowaną skutkami traktatu wersalskiego, z drugiej strony jednak destabilizowała swoimi działaniami pokojowe funkcjonowanie sąsiednich państw. Wydaje się, że ograniczone postanowieniami traktatu wersalskiego Niemcy tylko czekały na sposobność do tego, by zrewanżować się niedawnym przeciwnikom. Już w 1922 roku w Rapallo zawierają porozumienie z Sowietami, na mocy którego Reichswera testuje broń pancerną i szkoli żołnierzy z jej wykorzystania na polu bitwy. Postanowienia traktatu wersalskiego były więc łamane już kilka lat po rozejmie w Compiègne. Kolejnym przykładem rosnących aspiracji Niemców jest podpisany w 1925 roku traktat w Locarno, w którym Berlin uznawał zachodnie granice z Belgią i Francją. Jednocześnie jednak odmawiał uznania granic z Polską i Czechosłowacją. Warszawa i Praga nie mogły liczyć na normalizację stosunków z Niemcami. Fragment listu ministra spraw zagranicznych Niemiec, Gustawa Stresemanna, do byłego pruskiego następcy tronu z 7 września 1925 roku. Niemiecka polityka zagraniczna ma moim zdaniem trzy wielkie zadania do spełnienia w najbliższym czasie. Po pierwsze, załatwienie sprawy reparacji w sposób znośny dla Niemiec i zapewnienie pokoju, będącego przesłanką wzmocnienia Niemiec. Po drugie, zaliczam do tych zadań ochronę Niemców za granicą, ochronę tych 10-12 milionów rodaków, którzy pozostają teraz w obcych krajach, pod obcym jarzmem. Trzecim wielkim zadaniem jest zmiana granic wschodnich, odzyskanie Gdańska, polskiego korytarza, Pomorza i korektury granic na Górnym Śląsku. Na dalszym planie stoi przyłączenie niemieckiej Austrii. Marszałek Józef Piłsudski o traktacie w Locarno. Każdy przyzwoity Polak spluwa, jak słyszy to słowo. Choć izolowany, w Europie nadal obecny był jeszcze jeden duży gracz. Przegrana po I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej Rosja Sowiecka. Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone były niechętnie nastawione do współpracy z komunistami. Formalnie kraj ten był odizolowany od reszty kontynentu. Precedensem odchodzenia od izolowania bolszewików był wspomniany wcześniej układ w Rapallo, na mocy którego Rosja Sowiecka mogła liczyć na pomoc niemieckich inżynierów i dostęp do zachodnich technologii militarnych. Rosja Sowiecka była też ogromnym rynkiem zbytu dla spragnionych zysku krajów zachodnich. Skutkiem wojen i reform takich jak komunizm wojenny, wprowadzonych jeszcze przez Władimira Lenina, w całym kraju panował ogromny głód.
Szacuje się, że śmierć głodowa grozić mogła nawet 1/4 populacji kraju. Fragment przemówienia Włodzimierza Lenina. Po raz pierwszy w świecie władza państwowa zbudowana jest u nas w Rosji w ten sposób, że jedynie robotnicy, jedynie pracujący chłopi, wyłączając wyzyskiwaczy, tworzą masowe organizacje, rady i radom tym przekazuje się całą władzę państwową. Oto dlaczego pomimo wszelkich oszczerstw wyrzucanych na Rosję przez przedstawicieli burżuazji we wszystkich krajach, wszędzie na świecie słowo rada stało się nie tylko zrozumiałe, stało się popularne, stało się ukochane dla robotników. Dla wszystkich ludzi pracy. I oto dlaczego władza radziecka, jakiekolwiek byłyby prześladowania zwolenników komunizmu w różnych krajach, władza radziecka niezawodnie, niechybnie i w niedalekiej przyszłości zwycięży na całym świecie. Pomocy Sowietom udzieliła m.in. amerykańska agencja ARA. Organizacja ta obejmuje swoją pomocą 10 milionów ludzi. Stopniowo państwa zachodnie udzielają też Sowietom coraz większych kredytów. Industrializacja i rozbudowa przemysłu ciężkiego w tym kraju odbywa się więc w dużej mierze za zachodnie pieniądze. Według niektórych źródeł Lenin miał powiedzieć: kapitaliści sprzedadzą nam nawet sznurek, na którym ich powiesimy. Fragment przemówienia Włodzimierza Lenina. Kapitaliści Anglii, Ameryki i Francji mszczą się na Radzieckiej Republice Robotniczej i Chłopskiej za to, że obaliła władzę obszarników i kapitalistów i dała w ten sposób przykład wszystkim narodom kuli ziemskiej. Kapitaliści Anglii, Francji i Ameryki pomagają pieniędzmi rosyjskim obszarnikom, pragnąc przywrócić władzę cara, władzę obszarników, władzę kapitalistów. Nie, to się nie stanie. Dwudziestolecie międzywojenne to okres niespokojny. Wielka wojna nie zakończyła ery konfliktów. Międzywojnie było więc czasem wzajemnych podejrzeń, niejasnej gry dyplomatycznej i narastającego napięcia. Kraje zachodnie żmudnie próbowały odbudować swoje wpływy i gospodarkę. Niemcy i Rosja dążyły zaś do odbudowy potęgi tylko w jednym celu – rewanżu. Wobec powyższych nikogo nie może dziwić wywiadowcze zaangażowanie wielu krajów. Wiedza i znajomość zamiarów potencjalnego przeciwnika stały się niesamowicie wartościowe. Wiele wskazywało na to, że kolejna wojna może być tylko kwestią czasu. W pierwszym powakacyjnym odcinku audycji żołnierskiej Historia Żołnierska Przyszłość wrócimy do tematu zawiłej i trudnej, ale arcyciekawej gry wywiadów wojskowych w dwudziestoleciu międzywojennym. Tym razem skupimy się na rywalizacji polskiej dwójki i niemieckiej Abwehr. Witamy naszych radiowych słuchaczy, którzy są z nami od początku funkcjonowania audycji, ale również wszystkich tych, których zainteresowały nasze materiały na YouTubie oraz na platformie Spotify. Szczególnie w sieci zachęcamy do udziału w dyskusji w sekcji komentarzy, subskrybowania kanału i wszelkiego rodzaju aktywności właśnie na kanale. Program jest stworzony z myślą o Was, drodzy słuchacze, i feedback z Waszej strony działa na nas motywująco. Przed mikrofonem Radosław Lech, a ze mną w studiu profesor Tomasz Gajownik z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Witam pana profesora. Dzień dobry, witam pana, witam naszych drogich słuchaczy. A także szeregowy Jakub Kiziewicz, rzecznik 45. Olsztyńskiego Batalionu Lekkiej Piechoty. Cześć Kuba. Dzień dobry. Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość. Z Jakubem pracujemy razem w zespole prasowym brygady, więc myślę, że zrezygnujemy z form grzecznościowych, bo to byłoby sztuczne. Natomiast no, z panem profesorem tutaj będziemy tego przestrzegać z racji tego, że jednak ten stopień naukowy, który pan osiągnął, no, do czego jest zobowiązuje. Mnie też. W każdym razie, panie profesorze, dwudziestolecie międzywojenne i wywiad. Rozmawialiśmy już trochę szerzej o tym wywiadzie w tym sowieckim wydaniu, w odcinku o operacji Mokry Trust, więc może teraz nie będziemy się skupiać na tym odcinku wschodnim, porozmawiajmy o tym odcinku zachodnim, bo tutaj też bardzo dużo
zdaje się, że się działo, bo ta polityka zagraniczna Niemiec w dwudziestoleciu międzywojennym względem Polski no nie była najkorzystniejsza dla Warszawy. No delikatnie pan to ujął, najniekorzystniejsza, to ja bym nawet powiedział, że była brutalna i a zarazem szczera, ponieważ Niemcom oczywiście nie w smak były postanowienia Traktatu Wersalskiego, więc liczyli na to, że dojdzie nawet w 20 roku do ponownego rozbioru ziem polskich. Jak to się nie udało, próbowali w jakiś sposób działać na szkodę naszego państwa przez cały okres międzywojenny. Oczywiście dzisiaj jest taka teza o tym, że lata 35-39, czyli ten okres relacji polsko-niemieckich, bo jeżeli mogę użyć takiego słowa, najbardziej szczęśliwy, ale de facto to była wyłącznie gra Adolfa Hitlera na zbliżenie się do Polski, a w zasadzie Polski do Niemiec i wciągnięcie jej w niemiecką grę dyplomatyczną, w niemieckie plany. Hitlera w zasadzie plany. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie wywiadowcze, to faktycznie, no, trzy powstania śląskie. To jest jeden z przejawów tego, bym powiedział, antagonizmu polsko-niemieckiego. Do tego oczywiście przede wszystkim to nasze jedyne zwycięskie powstanie w XX wieku, czyli powstanie wielkopolskie. W zasadzie Niemcy tracą w wyniku postanowień Traktatu Wersalskiego, w wyniku postanowień Traktatu w Trianon. Wielkopolskę tracą część tutaj tak zwanego korytarza pomorskiego. Z czasem właśnie po 21 roku tracą część Górnego Śląska. To wszystko sprawia, że Niemcy bardzo boleśnie odczuwają te straty, szczególnie Górnego Śląska i Wielkopolski. Wielkopolska, Spichlerz. Rolniczy, a Górny Śląsk, no wiadomo, węgiel. To były, patrząc przez pryzmat jakby potrzeb państwa niemieckiego, no bardzo znaczące straty dla tego kraju. W związku z tym Niemcom zależało, aby na tych obszarach, nazwijmy to pogranicza polsko-niemieckiego, rzeczywiście miały miejsce działania czy wydarzenia, które przeszły do historii tak nazwanej w okresie powojennym, w okresie paralowskiej propagandy, płonącą granicą, prawda? Tak jak na wschodzie, ale nie na taką skalę jak na wschodzie, ponieważ Niemcy no jednak byli, jeżeli mogę użyć takiego słowa, to też zostanie może odebrane zbyt dosłownie, ale bardziej cywilizowanie w realizowaniu własnej polityki niż strona sowiecka, prawda? Chociaż Sowieci, co ja też zawsze podkreślam, dysponowali bardzo dobrą dyplomacją ze względu na to, że bolszewicy zmusili do współpracy bardzo wielu dawnych carskich urzędników, takich jak chociażby komisarz ludowy spraw zagranicznych Czyczery, prawda? Adolf Żow, więc to byli ludzie, którzy wychowani na tych kanonach międzynarodowej polityki z różnych powodów, przede wszystkim z racji tego, że grożono im i ich rodzinom, znaleźli się na służbie u bolszewików. Niemcy nie potrzebowali tego typu działań podejmować, oni też mieli doskonałą dyplomację. Poza tym pamiętajmy o tym, że zwycięskie państwa, takie jak przede wszystkim Wielka Brytania, nie do końca były przekonane o tym, ażeby w Europie były słabe Niemcy. Wręcz przeciwnie. Nie Polska, nie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, tylko Niemcy miały stanowić ostoję tej chrześcijańskiej Europy przeciwko Związkowi Sowieckiemu, potencjalnie oczywiście, bo to też trzeba pamiętać o tych fluktuacjach, o zmieniających się gabinetach, politykach rządów państw europejskich względem Rosji i Niemiec. To wszystko miało swoje znaczenie i też oddziaływało na politykę państwa polskiego, a to pośrednio wpływało na działania wywiadowcze. Przyznam szczerze, ja byłem zaskoczony, przygotowując się do tego materiału. Minister spraw zagranicznych Republiki Weimarskiej Gustav Stresemann już w latach 20. mówił o próbach odzyskania części Śląska przynajmniej, korytarza, ale również wspominał o tym, żeby zająć w przyszłości Austrię, że to jest jeden z celów polityki zagranicznej Niemiec, więc tutaj wydaje się, że rewanżyzm w tej polityce zagranicznej właśnie Niemiec w tym czasie to nie jest tylko domena Adolfa Hitlera i NSDAP, ale już takie zamysły albo przynajmniej aspiracje pewne były widoczne wcześniej. Zdecydowanie. Adolf Hitler i polityka Niemiec w latach 30. nosiła w sobie znamiona połączenia różnych ideologii, różnych idei, kreowanie polityki wewnętrznej i zagranicznej. To, o czym pan powiedział, to jest przykład na to, że Niemcy nigdy nie pogodziły się z utratą ziem na wschodzie, nigdy nie pogodziły się z postanowieniami Traktatu Wersalskiego. Natomiast przechodząc do samego Gustawa Stresemanna, o którym pan powiedział, ja zawsze powtarzam takie zdanie, to jest moja taka osobista, bym powiedział, uwaga dotycząca tej postaci, że dla Niemiec Gustav Stresemann może troszeczkę na wyrost, ale był tym, kim dla Polski był Józef Piłsudski. Oczywiście troszeczkę na innych zasadach funkcjonujący,
mam to na myśli, gdybyśmy porównali Stresemanna i Piłsudskiego, ale rzeczywiście Stresemann po pierwsze nie dopuścił do tego, ażeby Niemcy znalazły się poza nawiasem polityki międzynarodowej, to Stresemann był ojcem sukcesu niemieckiej polityki zagranicznej w dobie traktatów lokarneńskich, to dzięki Stresemannowi przywrócona została pozycja Niemiec na arenie międzynarodowej między 25 a 26 rokiem i to dzięki Stresemannowi pośrednio tak naprawdę ta ugruntowana pozycja międzynarodowa sprzyjała też Adolfowi Hitlerowi w kreowaniu jego polityki w latach 30. Co ciekawe, to taka, bym powiedział, może nie anegdota, ale taka właśnie ciekawostka, że Gustav Stresemann, pomimo znaczących sukcesów dla niemieckiej polityki, dla państwa niemieckiego, dla społeczeństwa niemieckiego, no jednak pod koniec swojego życia no nie znalazł, bym powiedział, zrozumienia dla swoich dalszych działań i tak naprawdę jego śmierć, która była owocem ataku serca, czy przyczyną był właśnie atak serca, no sprawiła, że dla wielu ludzi śmierć Stresemanna była dobrana jako poczucie ulgi po prostu, bo ta postać, jego charakter, działanie przytłaczało bardzo często jego współpracowników. A on z kolei nie miał właśnie takiej pozycji jak Józef Piłsudski po maju 26 roku. Musiał lawirować, musiał prowadzić różne działania wśród elit niemieckich polityków do tego, żeby móc realizować swoją politykę, ale to czynił. I dzięki to właśnie jego działaniom generalnie Niemcy wróciły na tory tej polityki państwa, które było liczącym się graczem na arenie międzynarodowej. Natomiast Stresemann nie ukrywał. Polska nie powinna istnieć. Ziemie, które nam zabrano, powinniśmy odzyskać. To przyświecało m.in. rozpoczęciu właśnie przez tego Stresemanna wojny celnej z Polską, która trwała praktycznie aż do roku 1934, czyli zakończyła się już po śmierci Stresemanna. Rzeczywiście to jest postać, którą, gdy mówimy o stosunkach polsko-niemieckich w międzywojniu, gdy mówimy o tych realiach, tych relacji, to praktycznie powinniśmy go stawiać na pierwszym miejscu. To znaczy, jeżeli chcemy coś wiedzieć o niemieckiej polityce zagranicznej w ogóle w Europie albo wobec tylko państwa polskiego, czy nawet Związku Sowieckiego, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, to musimy zawsze zacząć od tego, żeby sobie przybliżyć postać i życiorys Gustava Stresemanna. No i tutaj pojawiają nam się służby wywiadowcze, no i starcie polskiej dwójki właśnie z Abwerą niemiecką. Starcie dosyć ciekawe. Moim zdaniem powstał jeden z najlepszych serialów w ogóle w historii Polski na ten temat. Rozmawialiśmy kiedyś z panem profesorem na ten temat. To jest dosyć już wiekowy produkt medialny, powiedzmy, a natomiast dalej bardzo ciekawy moim zdaniem i jeżeli przymkniemy oko na pewne, powiedzmy, niedociągnięcia wizualne, wynikające pewnie z małego budżetu, jak na tamte czasy, no to mamy bardzo ciekawą historię. To jest serial Pogranicze w ogniu. On praktycznie nie skupia się na tej rywalizacji właśnie niemiecko-polskiej w tym wymiarze wywiadu. Natomiast no oczywiście to ja to dodaję jako ciekawostkę, a nie jako źródło historyczne, żeby nam oczywiście nikt nie zarzucił, że serial z lat 90. albo z końcówki lat 80. podajemy jako źródło historyczne. Ale jest taki serial i ja myślę, że możemy z czystym sumieniem polecić. Ale porozmawiajmy też teraz może odrobinę o tych realiach faktycznie w dwudziestoleciu międzywojennym, o prawdziwych postaciach, nie takich wykreowanych na potrzeby filmu, ale takich, które faktycznie dokonywały różnorakich akcji wywiadowczych właśnie w tym okresie. Jest chyba jedna taka postać bardzo wyróżniająca się, jeżeli mamy rozmawiać o wywiadzie polskim, o referacie Zachód szczególnie, o postaci majora Żychonia. To znaczy ja tylko jeszcze nawiążę do tego, co pan powiedział, wykreowanych postaci filmowych, ale w ich kreacji skupiały się faktyczne działania. Znaczy oni tak naprawdę w tym serialu pokazują realne operacje, które przeprowadzała jedna i druga strona, tylko tutaj mamy pojedynczych bohaterów, a oni w sobie jakby implementują kilka postaci historycznych, między innymi właśnie Żychonia, bo akcja Wózek, o której też mieliśmy okazję rozmawiać, no to w serialu właśnie jest pomysłem Cezarego, ale de facto właśnie w tym wymiarze historycznym to był Jan Henryk Żychoń za tym stał. To może przypomnijmy o tej akcji Wózek, jak to wyglądało, bo tutaj, jeżeli chodzi o ten referat Zachód, to wydaje mi się, że jest kilka porażek, ale jest też kilka sukcesów. W odróżnieniu do referatu Wschód, który miał trochę mniej tych sukcesów na tym polu wywiadowczym. Znaczy, no zdecydowanie mniej, natomiast może tak, żeby ujednolicić i uporządkować, a w zasadzie wprowadzić nasze słuchacze w pewne realia, to
pokrótce tylko opowiem o tej strukturze, tak, że mamy oddział drugi Sztabu Generalnego Głównego Wojska Polskiego jako ten organ nadzorujący działalność wywiadu i kontrwywiadu. Potem mamy wydziały, wśród których, jeżeli chodzi o ten wywiad zagraniczny, czy płytki, czy głębokie, jak to się nazywało, chociaż nie jestem zwolennikiem tego sformułowania, ale też może kiedyś o tym rozmawialiśmy, może jeszcze będzie okazja. I w obrębie tegoż wydziału, ale na zasadach samodzielnych, istniały dwa referaty. Referat Rosja i referat Niemcy, które później zostały rozbudowane i powstał referat Zachód i referat Wschód. Oprócz tego była terenowa sieć placówek wywiadowczych, czyli tych te słynnych dla mnie jako badacza ekspozytur. I właśnie terenowe placówki odpowiadały za prowadzenie działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej w pewnej takiej odległości wewnątrz państwa obserwowanego, czyli tutaj, jeżeli mówimy o referacie Zachód, przede wszystkim mam na myśli Niemcy, ale również w tym paśmie kontrwywiadowczym granicy polsko-niemieckiej po stronie polskiej. Natomiast z Rzychoniem była tego rodzaju historia, że on został mianowany kierownikiem referatu, o ile mi pamięć nie myli, to był samodzielny referat wojskowy Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsk i później ze względu na trudności właśnie poprzez jego aktywność Niemcy po prostu wkurzeni sukcesami Rzychonia doprowadzili do tego, że w zasadzie sam Rzychoń wystąpił z propozycją, by przenieść część wywiadowczą z tego referatu wojskowego do nowej placówki, która miała być uplasowana już na terenie Rzeczypospolitej. Plany były różne, ale z racji pewnych zmian organizacyjnych doszło do połączenia części personelu wywiadowczego z Wolnego Miasta Gdańsk z personelem ekspozytury w Poznaniu, ekspozytury numer 3 i tę ekspozyturę na nowo utworzono w Bydgoszczy w 1930 roku, gdzie stamtąd właśnie Rzychoń prowadził swoją działalność przeciwko niemieckim służbom specjalnym. Naprawdę, człowiek nieszablonowy, człowiek, który przede wszystkim, no jak wielu oficerów, którzy wychowali się na pograniczu polsko-niemieckim, doskonale znali niemiecką mentalność. Ja bym powiedział to w ten sposób, że Rzychoń umiał grać na umyśle i na nerwach Niemcom. Znaczy doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jakie poczynania mogą Niemcy zrobić, żeby uzyskać informacje i w jaki sposób działać. On po prostu potrafił przejrzeć ich sposób myślenia, co właśnie między innymi jego sukcesy wynikające z tego, że bardzo łatwo potrafił w tym wymiarze kontrwywiadowczym niwelować niemieckie operacje na terenie Polski, a z drugiej strony bardzo umiejętnie prowadzić działalność wywiadowczą na terenie, który przynależał do działalności ekspozytury bydgoskiej, bo to nie tylko było Wolne Miasto Gdańsk, Pomorze, ale też ten obszar pogranicza polsko-niemieckiego, tutaj Wielkopolski, czyli też w jakiś sposób zahaczali nawet o stolicę Niemiec, o Berlin. Więc bardzo umiejętnie to Rzychoń potrafił rozgrywać, z czym doprowadzał do furii między innymi swojego antagonistę, czyli szefa referatu Wschód, kapitana Jerzego Niezbrzyckiego, pseudonim Ryszard Wraga, bo przyczyniło się później to w okresie II wojny światowej do narastania konfliktu między oficerami. Natomiast wiemy z dokumentów, że Rzychoń podczas narad w Warszawie przyjeżdżał, przywoził w teczce swoje osiągnięcia, prawda? I bardzo często no, w taki sposób, nazwijmy to, nonszalancki, chełpliwy, chwalił się tym, wbijając szpilki Niezbrzyckiemu, bo wywiad na kierunku wschodnim, no niestety, nie był w stanie osiągnąć podobnych sukcesów. Ale Rzychoń był człowiekiem naprawdę, który też musiał mieć twardy charakter z racji swojego postępowania, bo on postępował nie tylko, użyję takiego słowa, okrutnie wobec przeciwnika, chociaż w tych realiach wywiadowczych to było adekwatne, ale on potrafił bardzo mocno też okrutnie postępować wobec własnego personelu. To znaczy trzymał ich za żelazną ręką i bardzo często zdarzały się przypadki, w których następowały przetasowanie wśród personelu i podległych mu placówek, ponieważ ci oficerowie nie wytrzymywali sposobu bycia, napięcia wywieranego przez Rzychonia, relacji między nimi a Rzychoniem. No i też, co tu dużo mówić, Rzychoń potrafił, przepraszam, kolokwialnie używać operu wobec tych oficerów w taki sposób dosyć niewybredny. I ci, którzy, że tak powiem, przyjmowali to na klatę i do swojego serca, to później stawali się najlepszymi współpracownikami. Na przykład późniejszy major Witold Langenfeld, zresztą notabene jeden z ostatnich szefów Wydziału Wywiadowczego Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza w okresie II wojny światowej.
Żychoń no, to był kozak po prostu, jeżeli chodzi o te kwestie wywiadowcze. Gorąco zachęcam wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby zajrzeli do internetu i poszukali informacji o nim. Kiedyś mieliśmy okazję opowiedzieć o akcji Wózek. To jest jeden z największych sukcesów nie tyle Żychonie, no bo oczywiście on to wymyślił, ale to była też kwestia jakby możliwości, jakie dawała penetracja niemieckich urzędów. Okazało się, że pociągi, które woziły korespondencję i tajną, i jawną między Berlinem a Królewcem, przejeżdżały przez ten odcinek eksterytorialnej linii kolejowej i okazało się, że one po prostu nie są w żaden sposób pilnowane. To znaczy, że personel zresztą tych pociągów do granicy polsko-niemieckiej był niemiecki, potem przez ten odcinek eksterytorialny był polski, a następnie po przekroczeniu granicy z Prusami Wschodnimi znowu był niemiecki. Więc Żychoń wymyślił, że na tym odcinku przez terytorium Polski, na którym jechał ten pociąg, ten polski personel to będą zaufani konduktorzy, którzy po prostu otwierali wagony zaplombowane. Do tych wagonów dostawali się kasiarze, ponieważ oczywiście Żychoń wymyślił tą operację w oparciu także o, powiedziałbym, element przestępczy. Kasiarze, czyli włamywacze, którzy dokonywali otwierania tych kas. Wyrzucano worki z korespondencją wzdłuż jadącego pociągu, który też, ja to mówię w wielkim skrócie, zwalniał na pewnych odcinkach. Jechały obok niego samochody, którego ludzie zbierali te worki wyrzucane z pociągu. W tych samochodach znajdowały się laboratoria daktyloskopijne. Dwa, o ile mnie pamięć nie myli, ten personel po prostu odpieczętowywał bez łamania pieczęci i otwierał tę korespondencję. Kopiowano wtedy te dokumenty, fotografowano je. Znowu wrzucano do kopert, zalakowywano, ponieważ strona polska dysponowała też niemieckimi pieczątkami, wszystkimi drukami, które umożliwiały ukrycie tego faktu, że Polacy czytają w ten sposób niemieckie dokumenty i wrzucano te worki z powrotem na kolejnym odcinku, gdzie ten pociąg zwalniał, wrzucano te worki z samochodów do pociągów, gdzie konduktorzy je plombowali od wewnątrz i po przekroczeniu granicy zmieniała się załoga z polskiej na niemiecką, no ale myśmy już dysponowali odpowiednimi dokumentami. Całą wiedzą, naprawdę. Tym bardziej, że to było interesujące, ponieważ ktoś może powiedzieć, no co oni tam w tym Królewcu mogli działać, ci Niemcy? Znaczy, co to była za w ogóle struktura, prawda? To było dowództwo okręgu numer 1 w Królewcu, jedno z najważniejszych. Dlaczego numer 1? Dlatego, że Niemcy w ten sposób pokazywali, że Królewiec i Prusy Wschodnie są dla nich jednym z najważniejszych obszarów geostrategicznych. Więc dowództwo tego Wehrkreisu, jak to się mówi w języku niemieckim, było jednym z najważniejszych. W związku z tym z Berlina do Królewca szły cała dokumentacja dotycząca mobilizacji, prawda, spraw umundurowania, załóżmy uzbrojenie, etc., etc. Ale również szła dokumentacja dotycząca spraw wywiadowczych, politycznych, międzynarodowych. Bo w tym okręgu wojskowym skupiła się również działalność niemieckich służb specjalnych, nie tylko wobec państwa polskiego, ale wobec krajów bałtyckich i Związku Sowieckiego. W związku z tym działalność Żychonia doprowadziła do tego w ramach akcji Wózek, że strona polska dysponowała praktycznie pełnym materiałem dotyczącym niemieckich planów, ich aktywności na polu wojskowym i międzynarodowym, jeżeli chodzi o tę część Europy. Więc to był jeden z najważniejszych i największych sukcesów w ogóle polskiego wywiadu w okresie międzywojennym. To była akcja, która nie została wykryta przez niemiecki kontrwywiad, dopóki w ręce niemieckie nie wpadły dokumenty z Fortu Legionów, czyli cała dokumentacja polskiej dwójki. Dopiero na jej podstawie Niemcy zorientowali się, że strona polska, Żychoń wymyślił akcję, dzięki której Polacy czytali niemieckie dokumenty wojskowe. Wspomniał pan też o tej porażce. Kto był w zasadzie odpowiedzialny za to, że te dokumenty bardzo ważne wpadły w ręce Niemiec, że one nie zostały zniszczone, wywiezione? Jest już literatura na ten temat, to znaczy można znaleźć publikacje, które pokazują, w jakich okolicznościach doszło do zdobycia przez Niemców tych dokumentów. Tutaj szczególnie polecam publikację profesora Aleksandra Woźnego. Natomiast moim zdaniem, subiektywnym oczywiście, osobistym, winą należy obarczyć system. Już tłumaczę, co mam na myśli, mówiąc system i tak dalej. Otóż oczywiście były przygotowywane instrukcje na wypadek wybuchu wojny, co z taką dokumentacją należy zrobić. I w dużej mierze z tych dokumentów, które zostały, nazwijmy to tak kolokwialnie, ogarnięte przez Niemców, czyli zdobyte, przechwycone, w dużej mierze właśnie były to dokumenty dotyczące wywiadu antyniemieckiego. I na różnych forach, w różnych dyskusjach przewija się sytuacja, w której właśnie mówi się o tym, że dużo było dokumentów ekspozytury bydgoskiej, prawda, i że przez ten brak zniszczenia tych dokumentów właśnie Niemcom udało się rozszyfrować siatki polskiego wywiadu na terenie Rzeszy, czy otworzyć założenia akcji Wózek, rozpracować polską agenturę na terenie Wolnego Miasta Gdańska, etc., etc. Ale zapominają wszyscy, takie mam wrażenie, o jednej rzeczy. Otóż według polskich przepisów
Dokumentacja wytworzona przez służby specjalne przygotowywana była w postaci iluś kopii. To w okresie międzywojennym nazywało się, czy określało się mianem wtórników. Ja będę takiego słowa używał, bo się do niego przyzwyczaiłem. W związku z tym, jeżeli na przykład Rzechoń przygotował raporty, załóżmy kwartalne czy nawet roczne, z działalności ekspozytury bydgoskiej, to ona w oparciu o wtórniki szła do różnych instytucji. Oczywiście przede wszystkim szła do centrali, do Wydziału Wywiadowczego, do Oddziału Drugiego, ale stamtąd, w zależności od tego, która z instytucji potrzebowała danej informacji, bo na przykład wywiad zbiorą informacje na temat niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Kogo to mogło zainteresować? No Departament Uzbrojenia Polskiego Ministerstwa Spraw Wojskowych. W związku z tym ten materiał szedł jako wtórnik, czy w formie wtórnika do wielu instytucji. Rzychoń sam siebie zniszczył wszystko, co miał na stanie swojej placówki, czyli w Bydgoszczy. Dużo rzeczy zostało spalonych w Forcie Legionów, gdzie mieściły się archiwum Oddziału II, ale nie udało się zebrać i zniszczyć wszystkich wtórników. Bo czasami według rozdzielnika, jak patrzyłem na te dokumenty, gdzie one trafiały, to miał pan wymienionych 26 instytucji. 26 kopii szło do różnych instytucji. I teraz, przepraszam, kolokwialnie, człowieku, bądź mądry i ogarnij to wszystko ze wszystkich instytucji, dziesiątki tysięcy stron dokumentów wytworzonych przez cały okres międzywojenny. Są bardzo ciekawe dokumenty, akurat nie w Polsce, są przechowywane w Rosji, właśnie w rosyjskim archiwum wojennym głównym. To są dokumenty kancelarii Oddziału Drugiego, gdzie są wypisane informacje na temat tego, jakie dokumenty w jakim okresie zostały zniszczone na zasadzie kategoryzacji, tak jak to się robi według przepisów archiwalnych. I okazuje się, że bardzo dużo dokumentów podtrzymano w nich kategorii A, czyli tą tak zwaną przechowywać bez względu na wartość historyczną. Prawda? I te dokumenty były przetrzymywane. Owszem, tutaj można też doczepić się takiego szczegółu. No, wybuchła wojna, to co trzeba było, to spalić. Palono. Ale oczywiście pamiętajmy o tym też. Nikt nie wiedział, jak będzie wyglądała ta wojna, jak już wybuchła 1 września. Nikt nie zdawał sobie sprawy. Każdy żył w przekonaniu, przynajmniej w naszym kraju i w wielu innych państwach też, że ta wojna będzie swoją formą i charakterem przypominać I wojnę światową. A okazało się, że w ciągu kilku tygodni padła Polska, a następnie w kolejnych miesiącach padały kolejne państwa europejskie. No ciężko jest w tej sytuacji te dokumenty Oddziału II zniszczyć w bardzo szybki sposób. To trzeba byłoby praktycznie ten Fort Legionów całkowicie spalić, tak naprawdę, żeby zniszczyć. Ale jeszcze pamiętajmy o tym, że te dokumenty w dużej skali były tam przechowywane. Ale to nie były jedyne miejsca, gdzie Niemcy natrafili na papiery Oddziału II. W związku z tym, jeżeli ktoś by mnie pytał ciągle, kto jest za to winien, to ja odpowiem system. System, który sprawił, że potrzebnych było ileś tam wtórników, które były rozsyłane do różnych instytucji. Nawet dokumenty o charakterze ściśle tajne. Nawet one. Więc no, taka sytuacja. Wybuchła wojna, wojna przebiegła w taki, a nie w inny sposób. Zostaliśmy skalą i formą działań wojennych zaskoczeni. Archiwum Oddziału II nie było przygotowane. Zresztą może kiedyś będzie okazja, to ja sobie przypomnę. W Londynie natrafiłem na sprawozdanie szefa archiwum, w ogóle całego archiwum wojskowego, kapitana Bolesława Waligury, właśnie, który odpowiadał przed taką komisją powołaną do spalenia czarów. To była ta słynna komisja Modelskiego, która miała rozliczać Piłsudczyków za kampanię wrześniową, gdzie Waligura bardzo umiejętnie pokazał, dlaczego nie doszło do spalania papierów dwójki, na jakich to zasadach funkcjonowało. I w tej kwestii tak naprawdę nie byliśmy w stanie niczego więcej zrobić. Więc powiem, i co zresztą też powtarzam i powtarzałem też u pana. Z jednej strony zaniechanie spalenia tego dokumentów kosztowało życie około, szacunkowo mówimy, 100 kilkudziesięciu osób, tak? Natomiast no też taka jest prawda, ja tu teraz powiem to jako samolubny historyk badający te dzieje, że gdyby tych dokumentów nie było, gdyby te dokumenty Niemcy sami spalili, a później zrobili to Rosjanie, którzy nam przekazali sporą ich część w latach 60., no prawdopodobnie dzisiaj tutaj nie siedziałbym z panami i nie miałbym o czym rozmawiać. No tak, to są jednak materiały ściśle tajne. No i faktycznie, gdyby zostało zniszczone, to na pewno wiedzielibyśmy dzisiaj mniej. No więc to był ten taki aspekt, powiedzmy, z delikatną nutą goryczy, jeśli chodzi o ten referat Zachód, powiedzmy, i o działalność polskiej dwójki wymierzoną przeciwko Niemcom, ale wydaje mi się, że jest jeszcze kilka takich naprawdę pozytywnych rzeczy, które należałoby wspomnieć tutaj, jeżeli mówimy o
działalności tej zachodniej, powiedzmy, polskiego wywiadu. W serialu W ogranicze w ogniu jest pewna postać, pewnego rotmistrza. O tej postaci zresztą pan profesor też wspominał, gdy nagrywaliśmy nasz odcinek o operacji Mokro Trust. To jest rotmistrz Sosnowski. I to jest postać, powiedzmy, taka, wydaje się, że dzisiaj niedwuznaczna, bo dzieli, polaryzuje, powiedzmy, badaczy, tak? Niektórzy nie są pewni, czy to faktycznie był bohater, czy zdrajca. Jakie jest zdanie pana profesora, jako badacza, jako historyka? Czy ja do Sosnowskiego też mam ambiwalentny stosunek osobiście, ponieważ, to znaczy, zacznę może od tego, że faktycznie Sosnowski zrobił naprawdę kawał solidnej pracy, ale żeby ją zrobić, to też nie możemy zapominać, że oprócz jego cech charakterologicznych, jego osobowości, no musiało być wszystko dobrze przygotowane przez oddział drugi. Werbownikiem Sosnowskiego do tej akcji, która też jest bardzo ładnie przedstawiona w Pograniczu w ogniu i tam właśnie Cezary Adamski werbuje Sosnowskiego, granego przez Tomasza Stockingera, to w realu to był jeden z bardziej, ja bym powiedział, takich schowanych oficerów dwójki, ale człowiek o potężnym umyśle analitycznym, który też podobnie jak Grzychoń bardzo dobrze znał Niemcy, natomiast nie był tak impulsywny i tak działający w nieszablonowy sposób jak Grzychoń, a mianowicie Marian Chodacki. Jeżeli ktoś pisze Marian Chodacki w przeglądarkę, to się zorientuje, że on przed wojną na przykład pełnił po przejściu do cywila, został zaangażowany przez Józefa Becka w służbie dyplomatycznej i znalazł się na stanowisku polskiego komisarza w Wolnym Mieście Gdańsk, ale przez wiele lat był oficerem dwójki. On był werbownikiem Sosnowskiego. On był jednym z tych, którzy opracowali plan jego działania w Berlinie. I rzeczywiście wszystko grało bardzo dobrze do momentu, jak okazało się, że budżet placówki IN3 jest niewystarczający dla Sosnowskiego. Notabene, ja tylko powiem dla pewnego zobrazowania. Sam budżet placówki IN3 kierowanej przez Sosnowskiego, której budżet tak naprawdę sprowadzał się do zorganizowania mu warunków życia, to było 90% całego budżetu referatu Zachód. Czyli między 1926 roku, jak wylądował w cudzysłowie w Berlinie, a 1934 do momentu jego aresztowania, 90% pieniędzy, które szły na wywiad przeciwko Niemcom, kumulowała placówka IN3. A jego plan Chodacki wymyślił bardzo prosty. Żołnierz, oficer, który po przewrocie majowym został odsunięty na plan dalszy, z korzeniami arystokratycznymi, niezadowolony z życia, hipista, czyli osoba jeżdżąca świetnie konno. Też człowiek, który stał się ofiarą zemsty, ponieważ był posądzany o to, że uwiódł, co zresztą miało miejsce wcześniej, ówczesną żonę pułkownika, późniejszego generała, którego pan doskonale kojarzy, Juliusza Rumla. Więc Sosnowski miał być postrzegany w Niemczech jako ofiara systemu piłsudczykowskiego, pomajowego. W związku z tym na tym bazowano. Do tego oczywiście to, co powiedziałem, opcja występowania jego jako znakomitego jeźdźcy, co sprawiło, że poznawał bardzo wielu znaczących oficerów Reichswehry na zawodach hipicznych. No i oczywiście tylko trzeba było najważniejszą rzecz uregulować, a mianowicie kwestię, skąd Sosnowski dysponuje dużymi sumami pieniędzy. I tutaj właśnie, o ile mnie pamięć nie myli, w grę weszła kwestia rodziny, mianowicie majątku, któremu pozostawiła jedna z bliskich krewnych, dzięki którym on mógł po prostu kolokwialnie mówiąc szastać kasą. A to nie było z jednej strony łatwe dla budżetu referatu Zachód, ale z drugiej strony szastanie kasą w Berlinie w latach 20., gdzie pamiętajmy, że Berlin był wtedy bardzo często porównywany z Paryżem. Nie było takie trudne, ale chodziło o co? Gest, pokazać się z dobrej strony, wejść w kręgi arystokratyczne, elit politycznych, które sprawił, że otworzą się drzwi przed Sosnowskim do różnych urzędów, do ministerstw, dzięki którym on, nawiązując bardzo łatwo kontakty, a miał ku temu też zdolności i tak bym powiedział, mocno nie był pod tym względem szkolony, doprowadzał do tego, że rzeczywiście Berlin przestanie przed nim kryć jakiekolwiek tajemnice. W ciągu 8 lat rzeczywiście Sosnowskiemu udało się osiągnąć wiele. Dzisiaj z perspektywy czasu, pomimo wszystko, nie uważam, żeby to były aż tak przełomowe osiągnięcia, ale każdy sukces był ważny, bo ja tu oczywiście porównuję z innymi jakby formami aktywności wywiadowczej i możliwościami. Natomiast, tak jak powiedziałem, zaczynało mu brakować kasy. Do tego romanse, które stały się jego udziałem, gdzie w ten sposób werbował swoje agentki, doprowadziły do tego, że no potrzebował bardzo dużo pieniędzy. I gdy doszło do tego przełomu, to znaczy, gdy jedna z sekretarek Ministerstwa Reichswehry, Irena Natzmer, przyniosła mu dokumenty gry wojennej, czyli Kriegsspiel, które okazały się tak naprawdę tą podstawą, podstawę do później do ataku niemieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku, Sosnowski przede wszystkim chciał na tym zarobić, tak? I od tego się zaczęła sprawa. Mianowicie Sosnowski przewarł
uwartościował ten dokument, zażądał za dużo pieniędzy. Oczywiście on był sprawdzany przez stronę polską, spotykało się z nim kierownictwo Wydziału Wywiadowczego, w tym mój ulubieniec, pułkownik Stefan Majer, ale po prostu za dużo sobie zażyczył. Polacy stwierdzili, strona polska, jego przełożeni stwierdzili, że nie mają takich pieniędzy. To chyba, ile mnie pamięci myli, była kwota 40 tysięcy marek. Gdy Sosnowski z czasem zszedł, bo o co chodziło jeszcze z tą sumą? Była sytuacja taka, że Irena Nacmer wraz z Sosnowskim ustalili, że oni za to wezmą 20 tysięcy marek, ale Sosnowski zagrał w bank, bo chciał w ten sposób dodatkowe pieniądze zarobić. I gdy stanęła na stole ta oferta, została położona tych 40 tysięcy marek, a strona polska nie zgodziła się na to, bo uważała, że to jest za drogo. Tym bardziej, że Sosnowski ukrył ten fakt, że to jest ustalenie z Nacmer, tak, że on chce na tym zarobić. Tak? Ta suma była de facto niższa. To sprawiło, że Sosnowski, widząc, że strona polska nie chce zapłacić takich pieniędzy i rezygnuje z tego, obniżył cenę. I to wzbudziło podejrzenia strony polskiej. Stopniowo ta afera zaczyna przybierać niekorzystny dla Sosnowskiego obrót, ponieważ zaczynają się powiększyć wątpliwości wobec lojalności Sosnowskiego. Tutaj wiele osób zapomina o jednej rzeczy, o której mówiliśmy przy okazji tego programu Mock Trust. To są lata 30., ale Mock Trust to jest historia nie taka daleka, prawda? To jest 27 rok. Przez 3 lata jesteśmy wodzeni za nos przez Sowietów. I teraz zaczyna też być podejrzewany Sosnowski. Jego zachowanie zaczyna wywoływać podejrzenia. Nie ma on swoich protektorów, którzy na nim do tego momentu stali do początku lat 30. To był pułkownik Adam Studencki, podpułkownik Jan Tatara. Jan Tatara zmarł w wyniku wypadku samochodowego. Adam Studencki zmarł po operacji wyrostka robaczkowego. Przykra historia. To byli ludzie, którzy naprawdę zaufali Sosnowskiemu i nadzorowali jego pracę i też kryli go niejako, to znaczy czasami te jego różne zagrywki tłumaczyli przed władzami zwierzchnimi, że taka jest akurat forma gry operacyjnej. Natomiast gdy ich zabrakło, gdy przyszedł Adam Świtkowski, Władysław Stanak do referatu Zachód, ale przede wszystkim na jego czele Wydziału Wywiadowczego stanął Stefan Majer, a szefem Wschodu został Niezbrzycki, oni mieli w tyle głowy jedno. Mock Trust. Byliśmy rolowani przez 3 lata przez Sowietów. To tak przysiąkło do ich umysłów, a nawet serc, tak uważam, że w sytuacjach, kiedy Sosnowski zaczął dawać jakiekolwiek oznaki, które mogły wzbudzać poczucie nieufności względem jego osoby, chwycono się tego. Po prostu zaczęto podejrzewać, tak uważam, że on także pracuje na rzecz Niemców, a ta cała operacja Kriegsspiel jest grą dezinformacyjną, że po prostu Niemcy w ten sposób chcą opchnąć stronie polskiej fałszywe dokumenty. I nawet w momencie, kiedy Sosnowski już doszło po 1,5 roku, o ile mnie pamięć nie myli, do tego, że on chciał oddać ten dokument za darmo. On już wiedział, że on już pieniędzy nie uzyska, więc mówi, dobra, słuchajcie, to jest tak ważna rzecz, że ja wam ją oddaję za darmo. To Majer Niezbrzycki stwierdzili, że mają do czynienia z oszustem w takim razie. Najpierw 40 tysięcy, a po 2 latach oddaje nam to za darmo. To coś jest na rzeczy. Ja rozumiem dzisiaj, że wielu ludzi w Polsce z różnych powodów badając te historie, na przykład jak byli sami agenci wywiadu, na przykład Marian Zacharski, który w książce pod tytułem Rotmistrz bardzo broni Sosnowskiego, oczywiście wiesza psy na Niezbrzyckim, na Mareszu, na Majerze. On na to patrzy przez pryzmat, podejrzewam, tego, jak sam został potraktowany przez własne państwo i tak dalej. Ale tutaj trzeba pamiętać o tym, że Sosnowski zaczął grać nielojalnie. Po prostu zamiast powiedzieć, chcę więcej kasy wprost, bo mam to, 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 zaczęła się kombinatoryka. A ta kombinatoryka w sferze działalności i aktywności służb specjalnych od razu u decydentów wzbudza podejrzenia. Zdrada, sprzeniewierzenie środków finansowych, a cały czas Sosnowski był motywowany do pracy właśnie tym, gdy mówiono mu, słuchaj chłopie, twój budżet to jest 90% całego wywiadu, my na ciebie liczymy. Ograniczyliśmy wszystkie operacje wywiadowcze na pograniczu i wewnątrz Rzeszy Niemieckiej, tylko dzięki temu, żebyś ty mógł działać. My nie jesteśmy jakąś fundacją. Zbiórką charytatywną. Tak jest, firmą, tak, która sprawi, że po prostu sypiemy pieniędzmi jak z rękawa. Ale to wzbudziło czujność i dlatego w 1934 roku, kiedy został aresztowany, pierwsze opinie na temat tego aresztowania były następujące, że jest to gra gestapo. Że oni własnego człowieka aresztowali, bo uznali, że oni już nie będą w stanie prowadzić tej gry. I później jego uwolnienie i areszt, i później cała zadyma związana z jego procesem i z tym, że był przetrzymywany 1,5 roku bez aktu oskarżenia i tak dalej, pokazuje, że strona polska naprawdę chciała się zorientować, czy on pracuje na rzecz Niemiec. Chcieli być może za bardzo udowodnić mu to, ale nie będę ukrywał, że jestem zdania, że Sosnowski niejako zapracował na to. On przez faktycznie długie lata pracował w Niemczech. 8 lat.
8 lat, tak. To jest jednak bardzo dużo informacji był w stanie zdobyć. To jest jakby kwestia, której się nie da podważyć. Natomiast w pewnym momencie mimo wszystko Abwera wpadła na jego trop. To znaczy dokładnie nawet nie Abwera, bo on w Abwerze miał swoich ludzi, którzy go ostrzegali przed sytuacjami, w których go próbowano obserwować, bo Abwera oczywiście, a później po 1933 roku Gestapo, a wcześniej tajna służba, tajna policja polowa, działały na niwie jakby obserwowania Sosnowskiego. On był postrzegany jako człowiek, który tak wyskoczył jak królik z kapelusza, pojawił się znikąd, przebadano jego całe dossier, które mu przygotował Chojnacki. Wszystko się zgadzało. Ale w służbach to jest też zawsze takie pytanie. Jak się wszystko zgadza? To też jest coś nie tak. To coś gdzieś też może nie grać. Tak naprawdę on wpadł tylko dlatego, że zdradziła go jego kochanka, jedna z ostatnich, i zaczęła współpracować z Gestapo. I w 1934 roku, o ile mi pamięć nie myli, w lutym został aresztowany. 2 lata siedział w więzieniu. Jego współpracownice, w tym żona, którą poślubił w więzieniu, Benita von Falkenhayn, zostały stracone. On został wymieniony na 17 niemieckich agentów. To też pokazuje jednak, że strona polska uważała go za cennego agenta. Natomiast przetrzymywanie go przez kolejne 1,5 roku przede wszystkim służyło temu, żeby przemaglować faceta i sprawdzić, czy rzeczywiście działo na stronę niemiecką, na rzecz państwa niemieckiego, na rzecz niemieckich służb, czy po prostu rzeczywiście on chciał tylko wyciągnąć od nas kasy. I temu było to podporządkowane, prawda? Sam późniejszy proces i wyrok pokazuje, że on został jednak, ja bym powiedział tak, posądzony o nielojalność. To już nawet nie chodzi o to, czy służył Niemcom, czy nie, czy Polacy w to wierzyli. Niezbrzycki akurat wydaje się, że wierzył, bo on był głównym ekspertem. Natomiast myślę, że Mayer na przykład z kolei uważam, że on nie wierzył w winę Sosnowskiego, bo przeciwny. Zresztą w okresie II wojny światowej znalazłem dokumenty, bo badałem postać pułkownika Mayera przez wiele lat. Znalazłem dokumenty, które pokazują, że w czasie wojny Mayer bardzo często, gdy miał styczność z osobami, które wiedział, co się dzieje na wschodzie, dopytywał się o Sosnowskiego, bo trzeba tutaj naszym słuchaczom wyjaśnić również, że po wrześniu 1939 roku Sosnowski został podczas transportu więziennego w zasadzie uratowany poprzez niemieckie bombardowanie, bo żandarmi mieli rozkaz go zastrzelić. Przedostał się do Lwowa. Tam został oczywiście bardzo szybko zdemaskowany przez NKWD i przez kolejne 3 lata był przesłuchiwany i przetrzymywany najpierw w więzieniu na Łubiance, a potem został wysłany, o ile mnie pamięć nie myli, do obozu w Rostowie, gdzie zmarł śmiercią głodową. Po prostu podjął się głodówki i w jej wyniku zmarł. I Mayer, jeżeli ktoś był ze wschodu, jakiś posiada informacje, to on zawsze się dopytywał o Sosnowskiego, co się z nim stało. Więc wydaje mi się, że w Mayerze raczej było przekonanie o jakiejś pomyłce, że wyrządzono mu krzywdę. Ale moim zdaniem w tej materii służby działają tak, jak działają, więc jeżeli facet daje powody do wątpliwości, to służby chciały to po prostu zweryfikować w taki sposób, jaki mogły. Koniec końców, faktycznie to jest kolejny przykład tej akcji wywiadowczej, która przez lata grała na nosie Niemcom, tak? Tak, zdecydowanie, oczywiście. Bo to jest w ogóle scenariusz na dobry film, już z naprawdę dużym budżetem, można tak powiedzieć. To Sosnowskiego sprawa w ogóle nawet połączona z tym jego losami po wybuchu II wojny światowej. Wersja reżyserska filmu, jak się wczoraj dowiedziałem, Napoleon ma 4,5 godziny, więc na Sosnowskiego myślę, że też można byłoby takie 4,5 godziny tutaj przeznaczyć, natomiast jeżeli nie film, to na pewno serial kilkuodcinkowy. Naprawdę to jest postać i realia, w których on funkcjonował, na zasadach, jaki funkcjonował, to jest rzecz, która rzeczywiście nadaje się na dobry scenariusz filmu sensacyjnego. Tym bardziej, że tutaj mamy i akcję, i ekstrawaganckie życie, to co kino stety albo niestety lubi najbardziej, tak, zakrapiane imprezy, kochanki, tak. Wyciąganie dokumentów w warunkach, bym powiedział, grożących dekonspiracją, przewożenie materiałów. Trzeba jeszcze pamiętać, o tym nie mamy okazji powiedzieć, ale Sosnowski był jednym z pierwszych oficerów polskiego wywiadu, który zwrócił uwagę na to, że w armii niemieckiej rozpoczęła się implementacja handlowej wersji Enigmy. To właśnie dzięki Sosnowskiemu dowiedzieli się Polacy, że Enigma będzie wykorzystywana jako to narzędzie do szyfrowania materiałów. Także mamy podsumowanie, jakby nie patrzeć tego zagadnienia. Myślę, że jeszcze do niego kiedyś wrócimy, bo nie wyczerpaliśmy zupełnie tematu. Poszliśmy jakby po minimalnej stronie, bo to jest bardzo wiele akcji było na pograniczu. I tak 55 minut, tak, panie profesorze. I to są naprawdę te akcje na pograniczu też można by zarekomendować na niezłe scenariusze. Na przykład porywanie polskiego komisarza.
Straży Granicznej, Biernackiego, który był wcześniej współpracownikiem dwójki, przerzuty ludzi przez zieloną granicę, których celem było na przykład prowadzenie działań sabotażowych i dywersyjnych po obu stronach. Miasto Bytom, w którym przebiegała granica, gdzie również między blokami były dziury, które służyły do tego, że szmuglerzy przesyłali na przykład sobie towary na jedną lub drugą stronę, ale w ten sposób też przesyłano, czy wykorzystywano do tego, do przerzucania agentów, prawda? Są naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie szpiegostwa przeciwniemieckiego, to są bardzo ciekawe materiały. W ogóle jedna z afer, którą znalazłem teraz w Centralnym Archiwum Wojskowym, też trochę obnaża jakby profesjonalizm i polskiego kontrwywiadu, i niemieckiego wywiadu, więc chciałbym to opisać, bo materiał jest naprawdę jedna afera, ale na spokojnie, jeden porządny artykuł. Jako egzemplifikację pewnej specyfiki tej rywalizacji. To tutaj trzeba zostawić pewną dozę też wyobraźni naszym słuchaczom. Zachęcamy do komentowania, do zachęcania nas do tego, abyśmy być może jeszcze wrócili do tego tematu przy okazji następnych odcinków. Oczywiście na YouTubie, na platformie Spotify, natomiast to nie jest jeszcze koniec audycji. Kilka słów myślę, że należy powiedzieć również o tym, czego możemy się nauczyć po tych przykładach. Oczywiście my tutaj z Wojsk Obrony Terytorialnej nie będziemy wchodzić w kompetencje służby wywiadu wojskowego czy kontrwywiadu wojskowego oczywiście. To są rzeczy, którymi się w ogóle nie zajmujemy i nie mamy odpowiednich kompetencji oczywiście, żeby też na ten temat rozmawiać. Natomiast myślę, że możemy powiedzieć coś o tym, co ta historia może nas nauczyć z takiego zwyczajnego żołnierskiego spojrzenia, tak? Czyli pierwsza rzecz, tak jak mówiliśmy przy operacji Mokro Trust, pewna konieczność weryfikowania źródeł, tak? To jest po pierwsze to, o czym wspomniałeś, czyli ta weryfikacja źródeł informacji. To może zrobić tak naprawdę każdy z nas sam. Wystarczy skorzystać z kilku źródeł i włączyć po prostu myślenie, mówiąc kolokwialnie, tak? Czyli mieć rezerwę do każdego Włącz źródła. Myślenie się źle kojarzy. Bo... Źle się kojarzy, rzeczywiście, no masz rację. Z teoriami spiskowymi, a tu tak, też nie dokładnie, o to ale chodzi o włączenie takiego racjonalnego myślenia. Może tego słowa tutaj właśnie zabrakło, racjonalnego myślenia. I weryfikacja, konfrontacja różnych źródeł ze sobą. Ale to, o czym jeszcze chciałem wspomnieć, tutaj to, co mi się nasunęło, słuchając historii tych opowiadanych przez pana profesora, waga informacji. Czasy od działalności właśnie tej dwójki przedwojennej bardzo się zmieniły, ale ta waga informacji to jest coś, co pozostaje aktualne mimo upływu lat i to jest również coś, o czym przypominamy naszym żołnierzom podczas codziennej służby, podczas licznych szkoleń, które tej tematyki dotyczą. Musimy być na każdym kroku przygotowani, że my sami jesteśmy tymi źródłami informacji. To, co zmieniło się właśnie od tego okresu przedwojennego i wojennego, doszedł tutaj no, jeden taki aspekt, który dokonał po prostu rewolucji, tak? Wywrócił wszystko do góry nogami. Jest to internet, narzędzie, z którego korzystamy wszyscy tak naprawdę i narzędzie wymarzone dla każdego funkcjonariusza wywiadu w tej chwili. Nawet jest wyróżniany taki rodzaj wywiadu, wywiad biały, OSINT, czyli otwarte źródła informacji. Jedno z najważniejszych narzędzi po prostu pracy dla tych funkcjonariuszy wywiadu i za pomocą internetu każdy z nas tak naprawdę może dostarczyć cennych informacji wrogowi. Niestety tyczy się to także żołnierzy. Dlatego, tak jak wspomniałem, podczas tych szkoleń zwracamy na to po prostu uwagę i przypominamy naszym żołnierzom, że oni również mogą być źródłami takich informacji, korzystając przede wszystkim z internetu. Przejazdy kolumn wojskowych. Tutaj warto podkreślić ten aspekt. Wiadomo, że idąc, widząc jakąś kolumnę wojskową takiego imponującego sprzętu, tak, jakieś wozy opancerzone, wojskowe ciężarówki, to kusi wręcz, żeby się tym widokiem gdzieś w internecie pochwalić. Tak, zrobimy jeszcze jakieś ładne zdjęcie tej kolumnie. Albo no to, filmik. Prawda? Albo filmik, tak. Jeszcze lepiej. Bardzo kusi, żeby się pochwalić, nic innego nie pozostaje, jak tylko wrzucić na Facebooka, na Instagrama, czy gdziekolwiek. No to jest niestety duży błąd, coś przed czym powinniśmy się powstrzymać. Podajemy na tacę w tym momencie dokładnie informacje. Ale tutaj właśnie zwrócę uwagę, co powiedział pan rzecznik, i na istotną rzecz. Wystarczy nawet spojrzeć na to, co się dzieje za wschodnią granicą, wracając do tej kwestii osintowców. Wystarczy wejść na social media, na Twitter i tak dalej, zobaczyć. Specjalnie są tworzone konta tak zwanych osintowców, czyli tych, którzy zajmują się białym wywiadem. I tu już obserwując te kanały, widać, jaką oni dysponują wiedzą, która jest po prostu bezpłatnym, szybkim
bardzo często naprawdę bardzo wiarygodnym źródłem informacji o tym, co się dzieje na froncie, prawda? Więc rzeczywiście tutaj to, co pan rzecznik powiedział, na tego typu rzeczy trzeba zwracać bardzo mocną uwagę. Gdyby urzędnicy Reichswehry korzystali z internetu w tamtych latach i robił to rozmistrz Sosnowski, to na pewno dużo by mu to ułatwiło, tak? No zdecydowanie by mu to ułatwiło. Tak się biedny musiał męczyć z tymi swoimi kochankami. A tutaj też się, swoją drogą, a propos kochanek, pojawia jedna rzecz. Jakiś czas temu w mediach białoruskich zrobiło się głośno tych, powiedzmy, takich bardziej niezależnych, bo jedna z dziennikarek tych niezależnych białoruskich założyła sobie konto na jednym z portali randkowych i na tym portalu poznała jednego z żołnierzy z grupy Wagnera. No i tam go ciągnęła za język za różnych aspektach. Trochę powiedział, oczywiście wysłał zdjęcia swoje w mundurze i nie tylko, więc bardzo łatwo było tego pana zweryfikować i oszacować, że faktycznie jest to żołnierz z grupy Wagnera. Najemnik, tak? Rosyjskiego, powiedzmy, pochodzenia. I ten przykład też bardzo jasno wskazuje na to, że tak naprawdę pewne rzeczy się nie zmieniają, tak? Że może się pojawić jakaś postać z tak zwaną fałszywą legendą, tak? Albo osoba, która przedstawia się jako ktoś, a tak naprawdę jest kimś innym. I my jako żołnierze w szczególności, nawet jako zwykli szeregowi, musimy być uważni, bo być może i na nas może czyhać takie niebezpieczeństwo, więc no, wydaje się, że żołnierze muszą być ludźmi ulepionymi z troszeczkę innej gliny, ponieważ nie mogą sobie po prostu na wszystko pozwolić. I tutaj chciałbym jeszcze nawiązać, skoro Radku wspomniałeś już o Ukrainie. Jest taki przykład, który zawsze podaję na tych szkoleniach związanych z tym bezpieczeństwem danych naszym żołnierzom. Przed kilkoma laty, no jak zaczynał się konflikt w Donbasie, 2014 rok to był, Federacja Rosyjska zaprzeczała temu, że tam operują jej regularne jednostki, jej armii, tak? Doszło tam do zestrzelenia tego samolotu pasażerskiego, tych malezyjskich linii lotniczych, gdzie zginęło około 200 osób chyba, o ile dobrze pamiętam w tej chwili. Federacja Rosyjska również wtedy zaprzeczała, że ma z tym cokolwiek wspólnego i było to bardzo łatwo zweryfikować właśnie dzięki samym żołnierzom, którzy z tej gliny, o której ty wspomniałeś, no chyba jednak nie byli ulepieni. Mówię tutaj o tych rosyjskich żołnierzach z baterii przeciwlotniczej. Udało się dowieść tego, że to właśnie rosyjscy żołnierze dokonali tego zestrzelenia, ale tutaj ta praca wywiadowcza oparła się tak naprawdę tylko na internecie i na tych zdjęciach, które rosyjscy żołnierze umieszczali. Teraz jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie zdjęcia satelitarne. No to zwykła geolokalizacja, prawda, z telefonu. No na czym ona polega? No sygnał idzie do satelity, prawda? Dokładnie, więc to faktycznie realia się troszeczkę zmieniły. Doszły kolejne sposoby pozyskiwania informacji, ale nie zmieniła się właśnie jedna rzecz, że informacja jest niesamowicie wartościową. I jeszcze jedna rzecz się nie zmieniła w związku z tą informacją, że głównym celem rozpracowania zawsze pozostanie człowiek. Bo to człowiek, jego słabości, tak. Bo to człowiek dysponuje informacją, która będzie interesowała daną służbę wywiadowczą, prawda? Zawsze jest informacja, a za informacją człowiek, albo człowiek i informacja. To się nie zmienia. To jest zawsze ta podstawa tych rozgrywek. Ale ja tu jeszcze dodam, a propos, żeby tak wyjaśnić te kwestie związane z tym zmęczeniem kochankami przez Sosnowskiego, to ja już tylko tak już na poważnie powiem, że faktycznie ta kwestia jego zdrady przez jedną z ostatnich kochanek wynikała właśnie, i to zresztą sam to przyznał, to była kwestia po prostu, nazwijmy to, zmęczenie materiału. On w pewnym momencie już psychicznie i fizycznie przestał sobie dawać radę, więc to też, no wiadomo, jak człowiek sobie przestaje dawać radę w wielu aspektach, traci kontrolę, koncentrację, prawda? I to też ułatwia popełnianie błędów, czyli to też jest kolejny przykład na to, że ten człowiek zawsze pozostanie tą główną osią, wokół której będzie się kręciła informacja, działalność służb, czy to będzie wywiad techniczny, technologiczny, jakikolwiek inny. To właśnie ta wojna na Ukrainie pokazuje nam dobitnie, że to się zmienia, zmieniają się formy pozyskiwania informacji, metody, możliwości są bardziej wysublimowane, wyspecjalizowane, ale one tak naprawdę dotykają tej podstawowej tkanki, jakim jest człowiek. Jego właśnie słabości, jak tu pan rzecznik słusznie zauważył, możliwości, i to wszystko sprawia, a jeżeli jeszcze człowiek pełni jakieś ważne funkcje, no to... No cóż, no pozostaje nam wziąć sobie to do serca i pamiętać o tym, że jesteśmy ludźmi i każdy jakieś te słabości ma. No i jeszcze jedna rzecz, ja chciałbym tutaj wyjaśnić też moje poprzednie słowo, bo tutaj te przykłady, które podawaliśmy, to też nie, moim zdaniem nie ma na celu to, żeby wyśmiać się z tego czy innego żołnierza, czy przypadku, kiedy te słabości ludzkie wyszły na wierzch, no bo tak jak wspomnieliśmy, każde takie słabości może mieć, ale traktujmy to jako przestrogę dla nas wszystkich, bo nawet jeżeli byśmy odseparowali się na chwilę od tej kwestii wojskowej, armijnej,
To przecież są firmy, są korporacje, są oszuści w internecie, którzy tylko czyhają na to, żeby te słabości również wykorzystać. I nie musi mieć to wcale nic wspólnego z wrogim, wzrokiem działaniem obcych państw. Więc myślę, że i z tych przykładów, które dzisiaj podaliśmy, w takim życiu cywilnym też możemy dużo wyciągnąć. To może właśnie teraz, parafrazując to, co pan rzecznik powiedział, to hasło włącz myślenie, to zamieńmy to na włącz autorefleksję. To nie będzie się, to już nie będzie się tak kojarzyć. Nie będzie się kojarzyć z teoriami spiskowymi. Dziękuję panom za udział w tym programie. Słuchaczom oczywiście też dziękuję i zachęcam do tego, żeby właśnie się zaangażować w sekcji komentarzy. Dajcie nam znać na YouTubie Historyczny Tygiel i oczywiście na Spotify'u Żołnierskiej Historii, Żołnierska Przyszłość, czy chcielibyście usłyszeć czegoś więcej o pracy wywiadowczej w dwudziestoleciu międzywojennym. Ja nazywam się Radosław Lech, a ze mną był dzisiaj pan profesor Tomasz Gajownik z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję panu za uwagę. I szeregowy Jakub Kiziewicz, rzecznik 45. Olsztyńskiego Batalionu Lekkiej Piechoty. Dzięki, Kuba. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia. Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.